Share my YouTube. Przejechaliśmy już na miejsce. Ola sobie zrywa czereśnie, bo ona bardzo to lubi. Lubię zrywać czereśnie. Jeść nie bardzo, ale zrywać. Także jak ktoś ma działkę i ma dużo drzew z jabłkami, czereśniami, no Ola chętnie pozrywa. Wszystkie numery, kontakty, wszystko pod filmikiem. Ola za mocno otworzyła drzwi, jak wysiadała z auta i rozwaliła gościowi chatę. Całą chałupę rozwaliła. Pyszne? Smakuje ci? A teraz wszystko z powrotem proszę podwiesić na to drzewo. Tak wygląda lusterko Multipli. Złapałem gałąź. Gałąź. Gałązkę. Gałązkę czereśni, bo było dość wysoko i trzymałem ją. Ola poszła do auta, a później przychodzi i ja mówię: Ola, przytrzymaj proszę, a ja idę po aparat. A później nam się przypomniało, że Ola waży 40 parę kilo i baliśmy się, że jak puszczę gałąź, a Ola ją chwyci, to Ola poleci do góry po prostu razem z tą całą czereśnią. Jak ci się podoba kraść czereśnie? Nie żeby kupić, nie? Za 30 zł, to tylko... Taką to nie kupisz. Za darmo. To co sprzedają w sklepach, to nie... Patrzcie, to jest... Prawdziwa czereśnia. Zielona. Przeczytałem anegdotę. Zaraz już wam opowiadam. Tak, to jest kanał, na którym opowiadamy anegdoty, różne żarty i zaczynamy anegdotę. Mama, mama, co to jest? To jest czarna porzeczka. A dlaczego ona jest czerwona? Bo jest zielona. A chodź to wiesz. Nie zauważę, bo tam... Nie chcesz? Puszczaj. Zobaczcie, tu są takie czarne coś tam coś i ja tego nie chcę i Ola tego też nie chce. Tak, Ola, nie chcesz? Nie, ale nie. Aha, w Ukrainie takich czarnych owadów nie ma na czereszce. Patrz, tu nikogo nie ma. Nikt tu nie zamieszka. Tak, tak. Tu nikogo nie ma, dopóki ciebie tu nie ma. Jak tylko się pojawiasz, to natychmiast zaraz przyjedzie ktoś tam jeepem, Land Roverem jakimś albo bemką nową i będzie ci opowiadał, że to jest jego prywatny teren. I... Ten, kto bemką przyjedzie, czy Land Roverem, to zobaczy, że... Ta czereśnia za bardzo nie będzie potrzebna. Tak, zobaczę, że tu Multipla stoi. Gdzie ona jest? Multipla stoi i wow, nie chcę problemów i pojedzie stąd natychmiast. Nie dlatego, że się wystraszy, tylko że kto by chciał podjechać tak blisko do Multipli, jeszcze wysiadać, jeszcze coś. Będzie się brzydził do nas się zbliżyć. Ola, uciekamy. Słyszę, jak ktoś dostał broń. Jak to się nazywa, Ola? Chińczyki? Japończyki. A, Japończyki. Ola, to jest rasizm prawdziwy. Słuchaj, a dlaczego nie zakładasz tego na skarpetę? Słyszałam, że tak jest lepiej, jak na skarpety zakładasz. No, ktoś to zakłada. Masz siatkę z Biedronki? Czyli to z Chin przyjechało do Ukrainy, ty tam kupiłaś i teraz przyjechałaś w tym do Polski? W tym przyjechałaś, tak? Do Polski. No. Witamy was bardzo serdecznie na kanale Dzikiej Przyrody. Z wami ja, Jura, i Ola mi pomaga. Ola, patrz, stoisz u mnie na ręce. Takie efekty mamy. Także subskrybujcie na kanał, polubcie nas na Facebooku. Patrzcie, fioletowe maki. Widzieliście kiedyś to? Wszyscy wiemy, że w marketach pełno syntetyki. Nic naturalnego nie ma, wszystko jakieś tam chemiczne, syntetyczne. Tutaj mamy naturalny papier toaletowy. Patrzcie, z jednej strony to jest papier toaletowy, a z drugiej papier ścierny. Także patrzcie, co nam daje przyroda. I żadnej syntetyki. Dlaczego warto kupić Multiple? Ola, jak ci się leży? Dobra leżanka z tego auta? Jakiś problem? Chodź no tu. Tak zrobić? Powiedz
słyszę, przepraszam, że pokazuję swoje nogi. Przepraszam, że pokazuję swoje nogi, tak Ole mi kazało powiedzieć. Przepraszam, że pokazuję swoje nogi, teraz pokażę nogi Emilki. Emilka, zabierz to. Emilka jest zajęta. Ola, dlaczego światło nie jest wyłączone? Kto będzie za prąd płacił? Przecież licznika nie przeskoczysz, Ola. Lusterko ze światłami? Wow, a co tam jeszcze masz? Jakiś schowek? Czekamy, aż Emilka się wyśpie. Chociażby trochę pośpi i pójdziemy grillować nad jeziorem. Dzień dobry, z wami program Wioska. Tutaj widzimy koni. Nie, chodzi nie o dziewczyn, tylko o konia, który tam przed nim wyszedł. Prawdziwy taki koń. Już jesteśmy na miejscu, nad jeziorem. Tutaj mamy taki stół drewniany, ławki. Tutaj już mam ustawiony grill. Tutaj węgiel, rozpałka, balony z gazem i końcówka do tych balonów. O, już się powróciłem. Ole, jedziemy do domu, ja się powróciłem. I Ola postanowiła, że to trzeba umyć dokładnie z piaskiem. I już wygląda o wiele tak samo. Patrzcie, jak się stara. Jak myję, staram się nie myśleć o tym, że ktoś tu sika w to jezioro, jak się kąpię. Ale to ogniem się obda i będzie ok. Patrzcie, deszcz pada. Przyjechaliśmy na grilla. No pokaż, co tam się dzieje. No, tam idzie taka chmura. Zimna? Ola, ja zrobiłam wszystko, co mogłam. O, Emilka, coś tu masz, daj ci poprawię. Daj no. Daj piątkę. Daj piątkę. Daj. Nic nie pomaga. Także ręka do odcięcia. Wszystko zostaje u nas w żołądku. Ty już drugą rękę wysmarowałeś. Nie. Też chcesz się kąpać? Emilka. Nic nie pomaga. Dobra, spodnie już mokre. Dobrze, że mam zapasowe. A dla Emilki masz spodnie zapasowe? Dla Emilki mam tylko. O, patrz, zaczyna mocniej padać. Moja spróba umycia grilla skończyła się tym. Już lepiej tego umyć się nie daje. Teraz Ola próbuje to wyczyścić. Emilka już kradnie wódkę. Wszystko swoim ciągiem. Ale przepraszam, nie mam stabilizacji optycznej. Jura, tak trzeba było czyścić po każdym grillu, a nie pokaż. Trzymać, aż o, prawie się nowa. Uzbiera. Można z powrotem oddać to do sklepu. A pokaż, jakie masz ręce. A po co jeszcze nie rozpalone? No, sorry. Byłem zajęty odpoczynkiem. I tyle. Czekaj, masz coś na nosie. Ola, staraj się włosami tam jak można niżej. To już się usmażyło, to wygląda to tak. Mi się spodobało, jest pyszne. Wcale to nie jest pyszne. W ogóle nie jest pyszne. Przeleżało w lodówce przez więcej jak tydzień i tego nikt nawet nie dotknął. Teraz boję się nawet otworzyć tą miskę i zobaczyć, co tam jest w środku po tym czasie. Wydaje mi się, że tam już jest całkiem nieźle rozwinięta cywilizacja, nawet więcej rozwinięta niż cywilizacja ludzi na tej ziemi. Także jeżeli chcecie sobie zrobić grilla porządnego i usmażyć powiedzmy mięso, jak Ola podpowiada, na brudnym grillu albo na czystym, jeżeli taki posiadacie, to lepiej zróbcie tak i nie będziecie żałowali,
bo takie smażenia warzyw to miękko mówiąc się nie nadaje, albo po prostu nie umiemy to robić. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, ale nie polecam wam robić warzyw na grillu, chyba że to będzie dodatkiem do mięsa. Chociaż szczerze mówiąc nie jest takie pyszne jak mięso. Ja mięso już dość dawno nie jem, ale twierdzić, że mięso to nie jest pyszne, że mięso z grilla mi nie smakuje, tak nie mogę powiedzieć. Tylko po prostu, że nie jem. Jeszcze raz uśmiech. No tak, uśmiech. Uśmiech. Papa! Nie papa! Papa! Nie papa! Nie papa! Papa! Nie papa! Papa! No i mi obraziłaś się?